Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, jak pewnie zdążyliście przeczytać, mała modyfikacja, a właściwie można powiedzieć wymiana jednej części. I już wam mówię dlaczego. Kiedyś w jednym z moich filmów pokazywałem wam, jak odblokować sobie TPMS, czyli Tire Pressure Monitoring System, a po polsku no to będzie funkcja sprawdzania ciśnienia powietrza w kołach. I tam właśnie pokazywałem, jak to uruchomić, ale mówiłem, że nie będzie to działać, jeżeli nie posiadamy czujników w kołach. I tam ktoś napisał, że nieprawda, bo akurat w tym modelu inaczej to się odbywa. I fakt, racja, źle tam powiedziałem. Jest to właśnie związane z pompą ABS. Pompa ABS odczytuje różnicę w obracaniu się koła, można tak to ująć. Jeżeli w jednym kole jest mniej powietrza, w drugim więcej, ABS wychwytuje tą różnicę i właśnie tutaj monitoruje nam, że mamy nieodpowiednie ciśnienie i tak w przybliżeniu ten system działa. U mnie też to tam właśnie nie działało. Na początku właśnie myślałem, że dlatego, że nie mam czujników, ale nie działało dlatego, że mam nieodpowiednią pompę. Moja pompa ABS nie obsługuje tego systemu. I dlatego właśnie dziś postanowiłem sobie zmienić na taką, żeby to obsługiwała. Wy też możecie sobie to sami sprawdzić, czy wasza pompa ABS to obsługuje, czy nie. Możecie to sprawdzić na naklejce z kodami wyposażenia, która znajduje się właśnie w bagażniku po lewej stronie pod wykładziną. Ja tutaj właśnie wam wrzucę teraz zdjęcie, jak to wygląda. I na tym zdjęciu właśnie widzicie zaznaczone miejsce, w którym podany jest model, powiedzmy kod modelu pompy. I tak jak widzicie, jeśli mamy AS, jeden AS, to ta pompa nie obsługuje właśnie systemu TPMS, a jeśli mamy jeden AT, to właśnie możemy sobie ten system aktywować. Ja właśnie mam AS, dlatego zmieniam na tą drugą pompę, żeby uruchomić sobie TPMS. Kupiłem w sumie całą pompę i miałem wymienić całą. Ale tutaj dzięki koledze Rafałowi, który też tam pomógł mi w kilku kwestiach, właśnie on wcześniej tę pompę wymieniał i podsunął mi pomysł, żeby nie wymieniać całej pompy, jeżeli mam sprawną, a ta, którą kupiłem, nie wiadomo w jakim była stanie. I tu w sumie Rafał ma całkowitą rację, zgadzam się z tym. I on wymieniał sam moduł tej pompy i ja zamierzam zrobić tak samo. Także może na sam początek, żeby nie przedłużać, już weźmy się w końcu za robotę i właśnie zabierzemy się za tą nową pompę. Pompę akurat też kupiłem od kolegi z grupy, Adama, także jeżeli poznajesz swoją paczkę i oglądasz, to pozdrawiam. No ale nic, nie będę tutaj już więcej gadał z takich rzeczy. No ale weźmy się w końcu za otwieranie. Tak właśnie ta pompa wygląda. No, jak każda inna w tym modelu. No i właśnie tutaj interesuje nas tylko moduł. Czyli musimy wykręcić te cztery śruby i przygotujemy sobie już ten moduł, żeby go zamontować w aucie. Jak już mamy śruby wykręcone, możemy teraz to delikatnie rozdzielić na dwie części. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda po rozebraniu. W pompie wystają takie bolce. A tutaj mamy takie tulejki z otworami. I tak samo musimy zrobić w pompie, którą mamy obecnie zamontowaną. Z tym, że tam będzie troszkę trudniej, bo mamy przykręcone przewody. Ale myślę, że jakoś to ogarniemy. Także przechodzimy do przodu auta. Najpierw możemy odbezpieczyć tutaj to zabezpieczenie i wyciągnąć wtyczkę. Odpiąć właściwie wtyczkę i wyciągnąć. Dosyć ciasno to tu siedzi, także można sobie pomóc śrubokrętem, a dlatego, że tutaj pełno sypu się uzbierało, pewno od nowości nie było to nigdy wyciągane, ale jak widzicie, wypiąłem. Odsuniemy sobie to troszkę na bok i teraz spróbujemy tu podnieść pompę do góry, wyczepić ją z tych trzech nóżek. Jak widzicie, pompa wyszła już do góry, teraz musimy ją delikatnie odgiąć tutaj na przewodach, oczywiście z umiarem, żeby dojść tutaj kluczem i wykręcić, wyciągnąć i wymienić cały moduł. Także odchylam ją troszeczkę, żeby zrobić sobie więcej miejsca. Tutaj, żeby mieć jeszcze bardziej swobodny dostęp,
Wykręciłem te dwie śruby na dziesiątkę od zbiorniczka wyrównawczego i go troszeczkę przesunąłem, żeby tutaj sobie wygodnie dojść i odkręcać te śrubki od modułu. No i jak odkręcimy, robimy dokładnie to samo, czyli delikatnie ściągamy moduł z naszej pompy i tędy nam to wyjdzie i zakładamy ten, który przygotowaliśmy, czyli z pompy, która nam będzie obsługiwała TPMS. Wizualnie niemal niczym się nie różni, no ale to nie ma znaczenia. Montujemy teraz nowy. No i oczywiście łapiemy wszystko śrubami i skręcamy do końca. Po przykręceniu modułu możemy już pompę wcisnąć z powrotem na swoje miejsce, na te tutaj trzy gumy. Tylko najpierw musimy ściągnąć tutaj z tych czpieni gumy, włożyć je w otwory i dopiero wcisnąć pompę, bo tak będzie ciężko. Polecam użyć troszeczkę oleju, pompa wskoczy bez problemu. No i co, wpinamy z powrotem kostkę i przekręcamy na swoje miejsce zbiorniczek. No i jak już wszystko tutaj poskładamy, poskręcamy, no to część mechaniczną mamy za sobą. Możemy zamknąć i zabieramy się za kodowanie. Także teraz zabieramy się za kodowanie, za przypisanie właściwie pompy, bo będą nam się świeciły kontrolki, chociaż na początku będą nam się świeciły. No ale musimy przypisać pompę do auta. Tak jak mówiłem, pokazuje się mi tutaj błąd od TPMS, również prawdopodobnie dlatego, że mam już chyba aktywowany, ale nie jestem pewien. No ale dobra, spróbujemy przypisać pompę. No to teraz w VCDS-ie klikamy na wybór sterownika, hamulce ABS, dostęp upoważniony, tutaj potrzebny będzie kod nam od kodowania, czyli 61378. Wykonaj i przypisanie winu. Podobno robi się tak, że tutaj w kanale 00 odczytaj, zapisz, tak, gotowe, powrót. No i kontrolki tu nadal świecą, ale teraz prawdopodobnie musimy się trochę przejechać, pojeździć, pohamować, poskręcać, żeby ten nowy sterownik nam się zaadaptował. Także ruszam w trasę. Przejechałem zaledwie 200, może 300 metrów. Jak widzicie, obie kontrolki mi już zgasły. Świeci się tylko Tire Pressure Monitoring, ale to jest, tak jak powiedziałem na początku, być może spowodowane tym, że mam to już zakodowane w tym nowym sterowniku, a nie jest zakodowane kompletnie w aucie, także właśnie zaraz za to się też zabierzemy. Jeśli chodzi o odblokowanie tej pozycji, czyli TPMS w MMI, pokazywałem już Wam to w jednym z moich filmów, jak wykonać właśnie to na takim MMI, jakie ja mam, czyli Basic Plus. No i z wiadomych względów nie jestem w stanie Wam pokazać, jak to zrobić w MMI 3G czy 2G. Dlatego tutaj teraz u góry podeślę Wam link do tego, jak uruchomiłem to właśnie tutaj u siebie. A link do 2G i 3G postaram Wam się wrzucić w opisie filmu, żebyście mogli sobie też to uruchomić, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Także jak już uruchomicie sobie tutaj w MMI pozycję Tire Pressure Monitoring, no to musimy jeszcze dokończyć w VCDS-ie. I tutaj już w sumie nie będzie znaczenia, czy to jest MMI 2G, 3G, czy jakakolwiek inna. Wszystko już akurat wykonujemy tak samo. Także uruchamiamy teraz VCDS. Klikamy na wybór i pierwsze wchodzimy do modułu ABS, czyli 0003. Następnie dostęp upoważniony i wpisujemy kod od kodowań, czyli 61378. Klikamy wykonaj i mamy dostęp upoważniony zatwierdzony. Od razu przechodzimy do kodowania, pomocnika kodowania. Tutaj przechodzimy do bajtu pierwszego i zaznaczamy bit trzeci, czyli Tire Pressure Monitoring. Zamykamy i klikamy wykonaj.
Jeśli kodowanie mamy przyjęte, możemy się cofnąć, wejść w 17, zestaw wskaźników, inaczej licznik. Tutaj tak samo, kodowanie dostępu upoważnionego nie potrzebujemy. Pomocnik kodowania, a tutaj interesuje nas byte 4 i bit 0, czyli układ kontroli ciśnienia w oponach. Zaznaczamy, zamykamy i kodujemy, klikając wykonaj. Jeśli kodowanie mamy przyjęte, możemy zamknąć i właściwie wyłączyć komputer, bo już nie będzie nam potrzebny. W MMI klikamy na car. Szukamy Tire Pressure Monitoring System. Zapamiętaj ciśnienie. I ciśnienie jest zapamiętane. I kontrolki już nie mamy. No i teraz, jeżeli w którymś kole będziemy mieli mniej powietrza, system będzie nas informował. Prawdopodobnie tutaj na desce. A tutaj będziemy mogli sobie zaobserwować, które koło. Nie jestem w 100% pewien, bo jeszcze tego nie sprawdziłem. Dopiero właśnie to uruchomiłem. Ale wy, jak to macie na wyposażeniu w swoich autach, to pewnie wiecie lepiej ode mnie. Ja dopiero jestem nowicjuszem w tej sprawie, dopiero przed chwilą to uruchomiłem, ale cieszę się, że udało się to bez problemu zrobić. No i chyba to by było wszystko. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Rafała za pomoc tutaj w ogarnięciu tego tematu. Dzięki niemu właśnie tutaj szybciej się z tym uporałem i bez problemu praktycznie. Także jeszcze raz wielkie dzięki. No a Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Tradycyjnie odsyłam do moich pozostałych filmów. Subskrybujcie kanał. No i pozdrawiam Was. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.